Mimi. Hejka, hejka, witamy Was bardzo serdecznie na Waszym ulubionym kanale na Enjoyment Family. Ja jestem Marta, Miki, Krzysiu. I dzisiaj mamy dużo do zrobienia. Ale zaczynamy od gotowania, tak? Miki, co gotujemy? Jaja. Jaja gotujemy. Och, tutaj są jaja. To trzeba je chyba obrócić na drugą stronę. Tak, tak mama obraca garnkiem, żeby wszystko było równo, tak? Co tam jeszcze dodasz? A, jeszcze mieszka. Jakie to? Dasz spróbować? Możesz dodać pieczarki jeszcze. Pycha. To zrób... Tatuś też spróbował? Ekstra. Mikołaj gotuje najlepiej. Kolejna książka kucharska jest Mikołaja. O ile garnki przetrwają. Tak. A chcesz prawdziwego banana? Tak. Dobra, tu damy prawdziwego, tata da prawdziwego tak, banana, a ty opowiedz, a ja powiem, co robimy. Dzisiaj w pierwszej kolejności chcemy złożyć półkę tutaj do kuchni, ponieważ od jakiegoś czasu już za nami chodziła i razem z siostrą, gdy byłyśmy w IKEA, to wzięłam tą półkę i już dłużej nie zastanawiałam, także dzisiaj będziemy ją skręcać. Później chcemy ogarnąć do końca łóżeczko Mikołaja, ponieważ ono jest rozkręcone, już znaleźliśmy nóżki i tak dalej. Więc tym się będziemy zajmować i chcemy zrobić projekt wiatrołapu, ponieważ tam będą duże zmiany, chcemy tam włożyć paksa, chcemy tam bardzo dużo pozmieniać, także mam nadzieję, że nam się uda. Trzymajcie do kciuki. No i co? Co wy robicie? Bądź. Mikołaj ma bananka. Powiedz banan. Pełna buzia. Tak. Będziesz nam pomagał? Tak. Ty jesteś super pomocnik, wiesz? Ty łobuz. Ej, kuchnia nam odjeżdża, Mikuś. Nie rób. Ja wiem, że ty jesteś silny. Auta. No auta, kuchnia nie jest autem. Trzeba tu poodkurzać, wiesz? Musimy ją poskręcać. Mamy tutaj instrukcję z IKEA. Nie powinno być raczej problemów. Kropki są w miarę proste. Ona jest taka, że możemy ją łączyć ze sobą, bo mamy dwie takie półki, więc możemy połączyć jedną półkę z drugą. Może być obok, a może być jedna nad drugą. Zobaczymy, jak ona jest szeroka, jak to wygląda. Być może będą obok siebie, jeśli się zmieszczą, a jeśli się nie zmieszczą, to będzie jedna na drugiej. O, jaka ładna! Ja tutaj chcę zrobić małą zmianę, ponieważ ona ma metalowe półeczki, ale nam zostało dużo desek z tarasu i tak sobie myślałam, że fajnie by było wykorzystać te deski z tarasu i je tutaj zamiast tych półeczek włożyć. Zobaczymy, czy one się zmieszczą na wysokość. 3 centymetry mają. Nie zmieszczą, nie zmieszczą się raczej. Już patrzyłem, że to jest pół centymetra. A, no to nie. To coś innego wymyślę później. To co, skręcamy i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Been walking the night through. Sleep talking with devils. They wrestle with my heartbeat. To see what it is that moves me. And I don't wanna live here. When nobody believes me. So take me to the ocean. Oh, give me your last kiss. Do not doubt my desire. Where there's smoke, there's a fire. Do I look like a fool now? Do I look like a fool now? Jesteśmy z Mikołajem wsparciem technicznym. Generalnie bardziej przeszkadzamy niż pomagamy. Dobra. Dobrze, że mam takiego inteligentnego męża. Poproszę rurkę. Mikołaj. Dziękuję. I taki super plastik, ten co przykręcaliśmy. Ten do skręcania? Tak. Proszę, możesz podać tatusiowi. Psa. Dziękuję. Świetnie. I'm a hero. I'm a hero. For hire. And now my heart beats pounding. Worldwide is in a at the end of the line, there's a weight on my chest that I need to make light. I am determined to have headlines and endless photographs. Why don't you believe me? Your eyes do not lie, darling, tell me you see me. Do not doubt my desire. When it's small,
Miki poszedł spać, Krzyś już na drabinie i będziemy montować te półki, bo już poskładaliśmy. Stwierdziliśmy, że zamontujemy je pod sam sufit, żeby zostawić sobie blat, bo akurat w tamtym miejscu ten blat nie jest duży, ale on jest niesamowicie przydatny. Tam czekają garnki do zmywarki, albo tam odkładamy jakieś gorące garnki na taką deskę, więc jest bardzo, bardzo wykorzystywane to miejsce i nie chcielibyśmy się go pozbyć, więc stwierdziliśmy, że najlepszą opcją będzie nie kłaść te półki na jakby blacie, tylko je podwiesić. Moja siostra. I'm a hero, I'm a hero. I'm a hero, I'm a hero. Do not doubt my desire, when there's smoke, there's a fire. Zawsze teraz mi mówi, że zszedł z drabiny i mówi, że jest prosto, bo się bałem. Zawsze się boi, że coś będzie nieidealnie równo. Stąd nasze półki tutaj nie są jedna obok drugiej, tak jak Martusia chciała, tylko każda jest po swojemu. I dobrze to wygląda. Byłoby to wyglądało w jednym ciągu. Nie, ja uważam, że byłoby inaczej. Ja to zrobię inaczej kiedyś. No, ja wiem. Tak zawsze. Ja zawsze robię wszystko rękami mojego męża. No ale przyznacie, która z was tak nie gada, żeby trochę wjechać na ambicje, to tak jest, no nie? O, ja sobie samo to zrobię. No to wtedy dostaję chyba motywacji ta druga połówka. Natomiast pierwsza półka jest zawieszona pod sufitem. Ja wiem, na razie wygląda to cholera dziko, ale tutaj będzie druga, więc będzie wyglądało o wiele lepiej. Zaraz wam pokażę efekt końcowy. Zrobiliśmy półkę. Ja zabieram się za robienie obiadu, Mikołaj mi tutaj dzielnie pomaga, ponieważ musiał być opa opa. Dzisiaj będzie taka zapiekanka z makaronem, z mięsem wołowym, z ciecierzycą, fasolką szparagową, cukinią, no dużo warzyw w każdym razie. Nie wkładaj tego tam, zostaw cukinię, będziemy zaraz ją obierać. Makaron już mam ugotowany i słuchajcie, ja zawsze, żeby nie zużywać jak najmniej się da, to fasolkę szparagową będę gotowała w tej samej wodzie. Już mam gorącą, już mam nagrzaną, już mam osoloną, także za jednym zamachem. Niedziela. Tak, już. Krzyś, co ty robisz właściwie? Powiększasz ten otwór? Tak, to Krzyś powiększa otwór, żeby zmieścić czujnik, żeby automatycznie wyłączało się światło w schowku u nas na dole, tam gdzie mamy pralnię, bo cały czas zapominamy wyłączyć światło. A my rysujemy. Tak, tutaj. Tutaj ty mam pisać. Proszę. W ogóle super polecajka. Kupiłam ostatnio na zakupach, tak zupełnie przez przypadek, takie kredki Bambino i one są wykręcane. Raz, że się nie łamią. Dwa, dziecko się nie brudzi. Trzy, nie trzeba ich strugać. One są z taką, o tutaj, nakrętką. I do tego mamy taki
piórniczek dokupiłam do tego, żeby te kredki fajnie w jednym miejscu było. Proszę, to są twoje, tak. No, także jeżeli gdzieś znajdziecie, to super. Wiadomo, że te kredki nie są jakoś precyzyjne i tak dalej, ale dla takiego małego berbecia idealne. I przynajmniej wszystko gra. Witam się w dzień kolejny. Wczoraj wstępnie ogarnęliśmy Paxa, ale już po prostu nie nagrywaliśmy. Jeszcze sobie to zostawiliśmy, żeby przespać się z tą całą sytuacją i żeby wszystko dobrać tak, jak ma być. Ja się ogarnęłam i właśnie zbieram się do sklepu, ponieważ muszę kupić kilka rzeczy, w tym jeden hitowy produkt do demakijażu i Wam go tutaj pokażę, ponieważ jeżeli jesteście zwolenniczkami masażu twarzy, jak już widzicie, w ten sposób układam palce, to ten produkt do demakijażu może Wam się mega sprawdzić, ponieważ masowanie twarzy może już zacząć się podczas właśnie czynności, jakiej jest zmywanie make-upu z całego dnia. U mnie sprawdza się super, naprawdę fajnie doczyszcza. Także jadę do Rossmana, jedziemy z siostrą, może zaliczymy jakiegoś Sinseya, Akrona. Takie są plany, zobaczymy co z tego wyjdzie. Zabieram Was ze sobą, jedziemy. Dobra, przyznaję się do rzeczy wstydliwej. Tak wygląda za każdym razem moja garderoba, gdy się ubieram na szybko. Wiecie, jaki jest sposób, jak bardzo szybko i łatwo posprzątać garderobę? Właśnie. Zastanawiam się między tym a tym, ale tego jeszcze nie miałam, więc bierzemy to. Weź oba. Wezmę witaminę C, bo teraz wiesz, jesień, to słońce jest mniejsze, więc witamina C teraz jak najbardziej. Bardzo do ciebie o zapachu balijskiego kwiatu. Idealnie zatroszczy się o twoją skórę, a jego delikatny kwiatowy aromat przeniesie cię w klimat egzotycznych tropików. Co to prawie jak na wakacje. No właśnie, karmel i popcorn. To bardziej jesiennie. Aromat słonego popcornu oblanego słodkim karmelem. Balsam wzbogacony o masło shea, glicerynę oraz intensywnie nawilża, zmiękcza i chroni na skórę przed utratą wilgoci. Ten bali kwiat się mnie interesuje. Nie wiem, nigdy nie byłam na Bali, to nie wiem jak pachnie kwiat. No nie wiem. To już będziesz wiedzieć. Możesz lecieć. A teraz już nie, bo ja tylko tam do kwiatu polecę. Tak by the way znalazłyśmy z Asią taką matę do malowania wodą. I w sumie jestem ciekawa, jak to będzie wyglądać, więc bierzemy. I ceny Wam od razu pokażę. Tak. Aha, i jeszcze to. Tyle czasu chodziłam za... Dzisiaj czas trzeba, bo się przejdę na dorosłego. Tak, jak to się nazywa, ja nigdy nie mogę ten... jakieś takie coś, żeby prać bieliznę. Siatka do prania bielizny, no. I git. Idziemy, bo zgubiłam gdzieś koszyk. Thank you.
nie chce nic mówić, jak to są najlepsze torby ever. Po prostu. Jak od ciebie pojadę, będziesz miało jedną mniej. Wróciliśmy z zakupów. Cudowne te torby. I wiem, że niektórzy bardzo lubią takie odpakowywanie rzeczy. Ja sama też lubię takie rzeczy oglądać. Asia, lubisz oglądać, jak tak pokazują zakupy? A dwie ręce podniosła. Tak. I stwierdziłam, że zrobimy sobie takie rozpakowanie i pokażę wam tak szybciutko, co tutaj mam, bo zaraz idę farbować włosy. Mam nadzieję, że Mikołaj zaśnie, bo coś tam... Może to jest tylko i wyłącznie kwestia wydry. No, ale już wam pokażę. To pierwsza rzecz. Tu mamy tą matę, którą ja pokazywałam w Rossmanie. Zobaczymy, jak to się będzie rozprawdzać. Będziemy rysować. Następne to taki ochraniacz do prania bielizny, żeby po prostu staniki pozostawały takie, jakie są. Także zobaczymy, jak to będzie sprawdzało się w praniu. Z Rossmana wzięłam, kupiłam, kochanie, Bali Flower, kwiat Bali. No bo nikt nie, bo nie byliśmy na Bali. A teraz będziemy. Kolejna z Rossmana to serum z witaminą C. Nałożę sobie je od razu dzisiaj. Zobaczymy, czy to jest taki bardziej olejek, czy coś, bo nie miałam tego jeszcze, więc jestem strasznie ciekawa, a z racji, tak jak mówiłam wam, w Rossmanie jesieni, teraz witamina C jak najbardziej ok, ponieważ nie ma już tak mocnego słońca, ale zawsze pamiętamy, żeby nakładać również SPF podczas używania i jakby kuracji taką witaminą. I tutaj pokażę wam hit. Jeżeli ktoś tego nie miał, to warto sobie spróbować. To jest taki balsam do demakijażu i właśnie tym balsamem można od razu robić masaż twarzy. On fajnie domywa makijaż, rozpuszcza. Ja na przykład nie jestem zwolenniczką olejków, bo mnie strasznie pieką oczy przy tym, gdy używam właśnie olejku do demakijażu. Gdzieś zawsze mi to tam wpadnie do oka i mnie boli, a to ma przepiękny zapach i można tego używać po prostu pod prysznicem, gdy się kąpiecie, to przy okazji zrobić sobie też demakijaż. Co ja jeszcze tutaj mam z Rossmana? Dobra, gumki. Tutaj wam coś ciekawego pokażę. Mam te spinki, moja siostra kupiła identyczne i to są super spinki do włosów. Metalowe, bardzo ładne i świetnie trzymają włosy. Nic się nie rozjeżdża też, bo one są tak jakby podgumkowane, więc włosy nie uciekają. W moim przypadku, nie wiem, czy wy też macie taki problem, ale jak założę spinkę, to i tak te włosy po prostu gdzieś mi się rozjeżdżają w tej spince. Natomiast tutaj nie ma takiego problemu i tu mamy dwa kształty. Wzięłam czarne, brązowe już mam, ale zawsze mi gdzieś uciekają i zanim je pozbieram po domu, to wolę mieć je porozrzucane tu i tam. To takie spinki podczas modelowania włosów, też super, bo naprawdę dużo włosów chwytają i fajnie się sprawdzają, bardzo je lubię używać, lepsze niż to takie jakieś żabki i tak dalej. Także u mnie bardzo fajne, możecie sobie sprawdzić, jeżeli nie miałyście. Zawsze mówię, że te kredki w cholerę drogie, pomada jeszcze droższa, ale ja lubię malować brwi tymi kredkami, robię to szybko i używam właściwie tylko i wyłącznie kredki, bo ona się nie rozmazuje. Jak kupiłam jakąś taką pomadę z Lidla, to po prostu pieczątkowałam wszystkich dookoła, kogo przytulałam i siebie przy okazji też. Moja siostra się tam śmieje, bo chyba też była wypieczątkowana. Tak, w Warszawie sobie wzięłam. Ja nie wiem, co ja to zrobiłam, że ja miałam taki łeb cały od... Wszędzie miałam brwi. Ja kiedyś taki dodawałam film i dla... Ty miałeś brwi co? Tak, tu wszędzie się mi odbiło. Mikołaj dobra. Też. Mikołaj też był od brwi. Każdy miał brwi. Normalnie ja mogłam takie stemple dawać. I teraz action. Słuchajcie, z actiona to nie nagrywałyśmy, bo byłyśmy w ferworze walki. Ale lecimy z polecajką. Od mojej siostry właściwie. Ja kupiłam też, ponieważ to mydełko podobno jest rewelacyjne do odplamiania. Jak macie białe skarpetki, które już zaszły mega, to podobno tym mydełkiem, znaczy podobno, no mojej siostrze wszystko schodzi. Mam nadzieję, że i u mnie będzie się równie dobrze sprawdzało, a że Krzyś ma taką lnianą koszulę i zrobiły się żółte plamy pod pachami od antyperspirantu. One są dostępne w Action. Gdzie dorwałaś to mydełko? W którym miejscu? Rzeczy do prania. Rzeczy do prania. Nie do chemii, tylko do prania. No, bo szukałyśmy na początku tam, gdzie były te wszystkie spreje, specyfiki typu... Płyn do prania i tak dalej. Pink. I kupiłyśmy teraz pink do taki multitasker do wszystkiego, ponieważ ja mam taki psik do łazienki i mam też taki tą pastę różową. I ona jest fajna i niefajna. No, ciężko, ona jest taka tępa w pracy, ciężko mi się z nią pracuje. Myję nią toaletę i tam jak potrzebuję coś doszorować, to faktycznie jej używam. Natomiast do mycia tak na co dzień to u mnie
niby dobrze domywa, ale źle mi się z nią pracuje. O. I słuchajcie, jest masa rzeczy świątecznych teraz. Więcej niż halloweenowych i jesiennych. Kupiłam sobie słodki talerzyk. Tak zaczynam. Ale spokojnie, tego mam więcej, bo w Sinsayu kupiłyśmy tylko i wyłącznie rzeczy do domu. I jeszcze takie płatki na pryszcze. Nie wiem, może któraś miała, czasami jak coś wyskoczy. Ja mam generalnie znakomy taki super specyfik do tego wszystkiego, ale lubię testować nowe rzeczy, więc stwierdziłyśmy, że weźmiemy, a co nam tam? To bogatemu zabroni wziąć plasterki za 4 ziko. I teraz rzeczy do domu, czyli coś, co kochają wszyscy najbardziej. Mój mąż już truchleje. Kłe, kłe, kłe. Jestem z nas mega dumna, ponieważ praktycznie wszystkie rzeczy w Sinsayu, które kupiłyśmy, były na promocji. Jak coś kosztowało 19 zł, myśmy kupiły za 7. Więc jakby oszczędzamy. Tak. Zdecydowanie. Przepiękna świeczka. Zobaczcie, jak ona ładnie wygląda. Ja kocham takie rzeczy, bo potem z tego nie wiem, co sobie zrobię. Na przykład coś na biżuterię. O, ślicznie to wygląda. I w ogóle tak w ogóle postawić sobie. Gąbka psuje mi kadr. Ty głupia gąbko, idzie mi stąd. Następne. Aha, ceny to nie wiem, gdzie tutaj. A to akurat nie było na promocji. Ta jedna rzecz nie była na promocji. Tak to jest nagrywać przy mężu. Ale to już kosztowało 16 zamiast 25,99. Ale patrzcie, jaki mykens, śmykens. Z jednej strony możemy mieć stojak na świeczkę, taką klasyczną, a z drugiej na taki podgrzewacz. Więc kupiłam znowu dwa w jednym i patrzcie, jak ładnie też to wygląda. To też jest oszczędność. To też jest oszczędność, tak. Pierwsze co to kupiłam, mieszadła do sałatki, ja nie wiem, łyżki do sałatki. Ale najlepsze co jest, to ja sobie kupiłam cały zestaw łyżek złotych z Sinsaya i je zgubiłam w domu. Nie mam bladego pojęcia, gdzie są. Koniec historii. Kupiłyśmy, moja siostra też to kupiła, takie jakby, nie wiem, szklanki, ale to fajnie będzie wyglądało na deser. I na podgrzewacz do środka będzie fajnie rozbijało światło. Ja kupiłam dwa takie duże i jedno mniejsze. I ostatnie to kominek, dynia, czadowy. Teraz jeszcze tylko muszę mieć wosk o zapachu, jakiś pumpkin spice. Czarny wosk. No i to tyle z tych zakupów. Tak to wygląda. Dywan. Dywan. Moja siostra też kupiła dywan. Ona też kupiła dywan. Dywany nawet dwa. Słuchajcie, kupiłam wiralowy dywan z Instagrama i dodam wam rolkę, więc będzie na jest... Co? Moja siostra uspokaja mojego męża, bo kupiłam dywan. Ale jak u mnie będzie za mały, to moja siostra powiedziała, że go weźmie ode mnie, bo był tylko jeden. Natomiast jest przepiękny, ale to jak on wygląda, zobaczcie już na Instagramie. Idę się napić i farbować włosy. Czas ogarnąć temat włosów. Wzdycham tak, bo zawsze zaraz po farbowaniu mam trochę za ciemne te włosy. Ja bym chciała mieć od razu taki kolor jak mam tu, ale już widzicie, że mam mega duży odrost. Z racji, że dostaję masę pytań, to odpowiadam jakiego koloru używam. I ja mam tutaj garnier kolor Naturals 525. Od czasu współpracy, gdy miałam z marką Garnier, no to jakoś wszedł ten kolor i bardzo dobrze się czuję, a przede wszystkim on się bardzo ładnie spłukuje. Przemawia za tym, że jak kupię, to teraz może trochę jaśniejszą przy następnym farbowaniu. Natomiast na pewno z tej marki, bo wygląda to bardzo ładnie, nie tylko wiecie, jak jest kolor świeży, ale jeszcze lepiej wygląda, gdy on się po prostu spłukuje. I włosy przez cały czas są takie ładne i błyszczące, jak widzicie. Nie ma problemu, że one się robią takie matowe i że trzeba po prostu wziąć je zafarbować drugi raz, bo widać, że coś jest z nimi nie tak. I od 2 lat mam ten sam kolor, no nie? Jak się tak stresowałam nad kolorem, tak teraz cały czas ten. Także lecimy. Ogarnęłam, wyglądam jak ulip. 20 minut, bo trzymam krócej. Ja już wzięłam prysznic. Wybaczcie, że trochę wentylator szumi, natomiast zawsze namaczam trochę makijaż pod prysznicem, potem jest mi go po prostu łatwiej zmywać.
i teraz będę zabierała się za główną część demakijażu i będę używała właśnie, ja to nazywam takie masełko, ale jest balsam do demakijażu i jest on od Fluff Makeup Removing Melting Balm o zapachu maliny i migdałów. Bardzo przyjemny zapach, ten, który dzisiaj kupiłam, także zabieramy się za zmywanie. Zobaczcie, on w rękach robi się zupełnie taki oleisty. I dlaczego to jest fajne? Dlatego, że już na tym etapie możecie zacząć masować twarz i to taki, nie wiem, może będziecie chcieli osobny film na ten temat, to napiszcie w komentarzu, a ja teraz jakby bezgłośnie pokażę Wam, jak to po prostu robię. Przez to też wiem, że super domyje skórę. Ważniejszych rzeczy, przynajmniej dla mnie, on nie piecze w oczy. Dla mnie to jest bardzo, bardzo ważne, szczególnie gdy chcecie masować tą skórę, to tak jak widzieliście, zobaczcie, już sobie praktycznie wszystko zmyłam, otwarłam oczy, mam go między rzęsami i nie piecze w oczy. Wiadomo, że lepiej tego nie robić po prostu, ale gdyby coś Wam się już przez przypadek w międzyczasie podczas demakijażu otwarłybyście te oczy, to potem nie ma paniki, że trzeba te oczy płukać i tak dalej, i tak dalej. Absolutnie nic z takich rzeczy. Oczywiście można to robić o wiele krócej niż ja to robię, natomiast tak jak mówię, ja jeszcze masuję twarz i po prostu wykorzystuję ten czas w taki sposób. I potem mój ulubiony żel do mycia twarzy, czyli Nakomi Dermo. Czas na tego Fluffa, czyli dla mnie absolutna nowość. Jestem strasznie ciekawa tego kosmetyku. Dwufazowe z ultrastabilną formą witaminy C. Ma dodawać promiennego blasku skórze. Dla mnie super. Zobaczcie, jak to ładnie wygląda. Mega, jak się mieni. Zawsze trzeba wstrząsnąć. Zobaczmy, czy to ma opcję olejku, bo jestem bardzo ciekawa, czy to będzie olejek, czy takie serum, które się wchłonie. Serum. Bardzo ma olejącą konsystencję. Chyba lepiej go nakładać na rękę i potem na twarz. Tak jest wygodniej. A tak z czystej ciekawości, jestem strasznie ciekawa, czy pamiętacie podczas swojej pielęgnacji o nakładaniu produktów na szyję i na dekolt? Czy tylko nakładacie na twarz, czy jednak pamiętacie o dalszej części? Z pielęgnacją twarzy jest tak samo jak z podkładem, no nie? Nie odcinamy na linii żuchwy, tylko przeciągamy dalej. Wiem, że część z Was woli na przykład masować się kamieniem. Ja mam właśnie kamień, jutro Wam go rano pokażę, bo dzisiaj już wykorzystam sobie po prostu ręce, ale to też jest spoko opcja. Jak miałam na przykład zwichnięty nadgarstek, że strasznie mnie bolał, to normalnie nie byłam w stanie nawet pomasować tej buzi, więc fajna opcja, że coś takiego jest i ten kamień już się dopasowuje do kształtu twarzy, jest, przez to nam jest łatwiej. Jeżeli nie wiecie, gdzie się masować i jak, to prawdopodobnie łatwiej Wam będzie z kamieniem, bo jakby kamień wskaże Wam po prostu drogę. Tam, gdzie pasuje, to znaczy, że tam mamy masować, tak dla uproszczenia, ale oczywiście macie w tym kamieniu też instrukcję obsługi. Idę masować mojego Krzysia, ponieważ będzie niezadowolony, tylko sobie jeszcze umyję zęby.
I chyba widzimy się już jutro. A jeszcze sobie włosy wysuszę przecież. Ja wiem, że aktualnie wyglądam jak córka Snape'a, ale to się wypłucze. Oprócz tego zszedł mi samoopalacz z twarzy i dlatego jestem tak bardzo ciemna, natomiast kolor jest właśnie taki. Dla mnie bomba.